Amberif to nie tylko tradycyjny jantar. Targi obfitują w nowoczesną i oryginalną kreację. Pośród wystawców znaleźć można wielu artystów, którzy doceniają barwę, kształt i urok bursztynu. Dla mnie jest to coś, co ma duszę. Bursztyn jest, każdy kawałek oglądam wiele razy, zanim zaproponuję mu, co z ciebie zrobić. My, chcąc podążać za modą, łączymy go z innymi kamieniami, z kolorowymi. W tej chwili bardzo fajne połączenie to jest rubin i bursztyn. Turkus, bursztyn, nawet ametyst z bursztynem bardzo ładnie się prezentuje. Tak jak nie wyobrażamy sobie amberifu bez bursztynu, tak nieodłącznym punktem programu targów stała się gala bursztynu i mody. To co roku długo wyczekiwany punkt programu. Dowód na to, że bursztyn był, jest i będzie modny. Na sukces tego widowiska pracuje sztab profesjonalistów, projektanci biżuterii i strojów. W duetach, tercetach tworzą wspólną koncepcję, a w każdej z nich bursztyn gra pierwszą rolę. Nowa odsłona gali, nowa jakość, niesamowita ilość modelek, piękna scenografia, cudowne miejsce w CSG. Myślę, że rozpoczęliśmy kompletnie nową erę. Zawsze dla nas trawa jest bardziej zielona u sąsiadów. Świat jest zakochany w bursztynie. Mamy przepiękny design, tylko czasami jesteśmy zmęczeni tym, co się sprzedaje turystom, ale jest masę cudownych artystów, którzy z bursztyną po prostu tworzą cuda. Od 3 lat co roku mamy ambasadorkę bursztynu. Naszym nowym ambasadorem będzie Kaja. Kaja, czy możemy nałożyć? Czy to jest scenariusz? Nałożyć. Czy ja mogę nałożyć to? Oczywiście, proszę bardzo. Nie wiem, czy przez nas przejdzie. No. Poza tym, że jest to zaszczyt dla mnie pełnić tą funkcję, to też jest to życiowa przygoda, jest to ogromna szansa nauczenia się czegoś, dowiedzenia się więcej i przeżycia czegoś niezwykłego, a także podzielenia się tym z innymi. Świetnie, że Międzynarodowe Targi Gdańskie tak konsekwentnie od 20 lat prowadzą tę wielką, ważną, światowej rangi imprezę bursztynową. Informacje dotyczące kolejnych imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie znajdą Państwo na www.amberexpo.pl.